Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami pełnoprawna recka, już nie wrażenia z testowania jakiejś produkcji, a mocniejsze do niej przysiągnięcie, bo nie zaprzeczę, że ta gierka całkiem mnie wciągnęła. Jeżeli ktoś z was poszukiwał gry pod skradankę, to Aragami może się spodobać, wciągając gracza w nieco inny klimat, tym razem trochę mistycznego, trochę fantastycznego, dalekiego wschodu. Fabułę rozpoczynamy od poznania pewnej uroczej... Cyca tej bohaterki, my zaś sami do końca nie wiemy, kim jesteśmy. Zostaliśmy przez nią wskrzeszeni, by się jakby w jej imieniu zemścić. Aragami, bo tak właśnie na nas mówią. Cień i światłość to główne elementy tej produkcji, które zostały tutaj bardziej rozwinięte niż tylko jako element fabularny. Jesteśmy istotą cienia, wręcz manifestacją mroku. Która potrafi manipulować tym mrokiem, zaś nasi przeciwnicy to wojownicy światła, potrafiący poczęstować nas świetlistą nieprzyjemnością. Ważna sprawa na początek: ergami można grać w kooperacji, jednak raczej ma to sens no, jedynie ze znajomymi, skoro jest to powiedzmy skradanka. Te wszystkie teksty o trybie wieloosobowym na Steamie, o wieloosobowym multi, o bla bla bla, naprawdę trzeba wsadzić między bajki, bo to jest po prostu jeden kop. To nie jest gra MMORPG, czy coś w tym stylu, czy nawet gra wieloosobowa. Oficjalna cena Ergami w dniu robienia materiału to 20 euro, ta premierowa obniżka była tam do 18, zaś nieoficjalnie na G2 dużo, dużo, dużo taniej w przypadku tej gry w okolicach 11 euro, kiedy tworzony był oczywiście ten materiał, 40 parę złociszych. Czy ta gra nie jest za tania, a może wręcz przeciwnie, jest za droga? Zobaczymy. Oceny po premierze na Steamie są całkiem optymistyczne, 150 pozytywnych w parę dni od wydania gry, Całkiem nieźle. Przyjemne jest to, że Aragami jedynie na początku daje nam sugestie, co i jak mamy grać, w jaki sposób mamy zabić przeciwnika, jak się skradać, albo jak się przenosić w formie tego cienia, ale nie musimy robić dokładnie tego, jak co gdzie gra nam każe, więc mamy całkiem sporo swobody i to jest bardzo przyjemne, to eksperymentowanie. Stopień trudności, muszę przyznać, że rośnie bardzo szybko. Już trzecia mapka może sprawić trochę problemów i obowiązek przechodzenia jej 3, 4, 5 razy. Sporą różnicą w przypadku tej gry i innych skradanych jest fakt, że cios przeciwnika jest tutaj automatycznie porażką. Jeżeli zostaniemy trafieni takim świetlistym mieczem, które przeciwnicy też mogą rzucać w naszą stronę, to można powiedzieć, że umarliśmy na śmierć. Czy powiedzmy bardziej rozpłynęliśmy się z tego cienia, z którego jesteśmy zbudowani, skoro uderzyło nas światło? Chociaż inteligencja przeciwników czasami ma tutaj leciutki wylew, widzą nas 5-10 razy. Nie ma problemu, że coś tam podejrzewają, że nawet nas widzą, ale jedne zwłoki i zaraz Alarm. To jest trochę dziwne. Brakuje systemu odpowiadającego jakby za zwiększenie czujności strażników. Im bardziej coś podejrzewają lub nas zauważą, tym powinno być po prostu z góry trudniej. Tutaj nawet alarm czasami sprawia, że przeciwnicy wracają na swoje miejsca, no i tyle, nic się nie stało. Niestety, jedynie zwłoki robią tutaj jakąś dużą różnicę. Pomysł na tworzenie cienia, możliwość wchodzenia na całą masę obiektów kolumny belek podwyższeń. To jest naprawdę super sprawa i spory plus. do tego fajny pomysł na oznaczenia jakby ile mamy. Jakby to powiedzieć, cienia w sobie. To wskazuje nasza szata. Musimy wracać do cienia, żeby jakby odnawiać sobie swoją energię, którą możemy następnie jakby wydawać na skoki, na taką jakby cieniową teleportację, na tworzenie cienia w jakimś miejscu. Fajny pomysł, fajna sprawa. Mamy delikatny system rozwoju postaci oparty po prostu o wykup perków oraz możliwość przeszukiwania lokacji, by odnaleźć zwoje i kapliczki, które posłużą nam do regeneracji specjalnych umiejętności. I te umiejętności są po prostu... Ogólne, to znaczy, mają wpływ praktycznie na wszystko, i niestety odblokowanie części z nich kończy się tak samo jak moja przygoda z Dishonored niegdyś, te parę lat temu. Czyli umiejętności są tak potężne, że zmieniają nas w maszynkę do zabijania, a cała gra dość mocno traci na stopniu trudności. Chociaż oczywiście. Ten problem można skontrować własnymi decyzjami i tym by przechodzić grę na przykład bez zabijania wszystkich graczy albo po prostu starając się nikogo nie zabijać. To daje sporo satysfakcji. Oczywiście są z tym związane różne achievementy, tym bardziej, że zabijanie wargami trochę niszczy tak naprawdę ten świetnie zrobiony klimat. Często w tle widzimy na przykład lokacje, które będziemy przechodzić albo już przeszliśmy. Pod koniec powiedzmy gry również muszę przyznać, że zrobiło mi się troszeczkę fajnie. To znaczy, może nie fajnie, nie. Muszę przyznać, że koniec gry, rozbudowanie fabularne tej gry i powoli odkrywanie tej przygody tej postaci, którą poznaliśmy na początku, jest bardzo emocjonujące. Może nie emocjonujące pod tym względem, że robimy: "Wow, i wszystko wybucha", tylko gdzieś w środku w sercu po prostu zaczynamy się zastanawiać. To jest bardzo fajne. Pod niektórymi względami też gra przypominała mi takiego mniej rozbudowanego Dishonored, oczywiście na plus, czyli skradankowy tytuł mający w sobie trochę więcej klimatycznej magii, a troszeczkę mniej na przykład tego, jakie rzeczy możemy w tej grze nosić czy używać. Jeżeli chodzi o wady, oregami, rzeczy, które wypadły tutaj trochę słabo albo wymagają poprawki. Po pierwsze, co rzuca się w oczy, to brak polskich czcionek. Mamy oczywiście nasze ogonki typu EO, ale dziwnie czyta się tekst, gdzie nasze znaki są jakby Klasyczną czcionką, na przykład Arialem, czy tam, nie wiem, Times New Roman, a litery są pisane czcionką z gry, jakąś jeszcze inną. Szczególnie napis na przykład z cyklu Dołączyć, gdzie połowa słowa jest jedną czcionką, połowa drugą. Do tego nie do końca przetłumaczone teksty, na przykład wciśnij right button. Trochę dziwnie. Problemy sprawia też nieudolne przeniesienie tej gry z... Y Konsoli na peceta. Mamy 100 klatek, nagle 40, 90, 30, 70, 50, 130. Z fałsyncem jest tak samo, tylko do 60, na przykład spadki do 20 albo 40. Długość gry też można zaliczyć delikatnie do słabostek tej produkcji. Mamy tutaj 13 mapek, które są dość otwarte i pozwalające na prawie całkowitą swobodę. Fakt, mapki są dość trudne niekiedy wymagają kombinowania, szybkiego łączenia sekwencji, jakie chcielibyśmy wykonać, na przykład ataków, teleportacji itd. Ale zmusza nas to do przechodzenia jednego etapu 6 razy, przez co długość regami to tak naprawdę duża ilość porażek, a nie obszerność treści jako tako. Niektóre mapy można zaliczyć nawet w 15-20 minut. Ten kto biegnie jak najszybciej by zaliczyć jakąś grę, byle to do celu bez achievementów, bez przeszukiwania lokacji, żeby mieć więcej punktów do umiejętności, zaliczy Aragami w jedno popołudnie. Finalnie rzecz biorąc, no Aragami oceniam dość dobrze. Tak powiedzmy na miniaturkę delikatnie zieloną, nie niebieską, czyli nie jest to przeciętniak, a do miniaturki w pełni zielonej, czyli bardzo dobrej albo dobrej, też jeszcze troszeczkę daleko. Otrzymujemy inną grę niż zazwyczaj, z klimatem, naprawdę z fajną fabułą, która gdzieś tam powoli się rozwija. No niestety oczytanie dialogów, ale jednak ten pomysł na fabułę jest całkiem niezły. No i z ciekawie oczywiście z zarysowanym światem na bazie tej... baśniowej, fantastycznej, lekko Japonii. Fanom tego klimatu na pewno się spodoba. Problemem jest jednak niewielki stopień rozbudowania tej produkcji, chociaż trzeba też wspomnieć, że Aragami jest... Projektem szufladowym. Ta gra pochodzi jeszcze z takiego bardzo amatorskiego projektu, wręcz studenckiego, paru studentów, i powoli zaczęła rozwijać się w stronę komercyjnej produkcji. Tą twórcą wyszło dobrze, i jak na debiut, to jest naprawdę nieźle. Ogromnym plusem jest zamaskowanie wszystkich niedoróbek graficznych oraz niezbyt powalającej grafiki po prostu klimatem, balansem kolorów, kreską, stylem. To chyba ma jakąś swoją wschodnią nazwę, ale specjalistą w dalekowschodnich nazwach niestety nie jestem. Jeżeli nie wspomniałem tu o jakichś ważnych, na przykład japońskich oznaczeniach, nazwach, terminach, stylach, wybaczcie mi to z góry. W nieoficjalnej cenie 10-13 euro warto brać, powyżej wydaje mi się, że byłoby za dużo. Mimo tych niedoróbek technicznych, mimo spadków klatek, mimo troszeczkę fabuły pisanej za pomocą rozmów i tekstów, no skradankowa produkcja przynajmniej dobra. Tyle.